Witam w kolejnym odcinku grójeckich poszukiwań. No i niestety nastała jesień. Nie jest już tak przyjemnie, jak było w lato. Wieje, zimno. Taki teren przeorany jeszcze. Pierwszy, taki lepszy sygnał, który dzisiaj wyszedł. Guziczek. Z przodu nic nie ma. Z tyłu mamy takie napisy. No, zobaczymy co dalej będzie. To do następnego. Wpadł pierwszy moniaczek tutaj. To jeden grosz międzywojenny. Ale w takim słabym stanie, jakiś jest nadpalony. Tu ogólnie też jest dużo gruzu. Podejrzewam, że kiedyś mogło stać tu jakiś budynek, który spłonął. A dołek wcześniej nie nagrywałem. Taki medalik aluminiowy. To do następnego. Dzisiaj drugi dzień poszukiwań. Niestety na tamtym polu mało znalazłem, dużo śmieci. Dzisiaj takie pole. Chodzę już trochę czasu, a tu taka niespodzianka. Jakiś młody jelonek to zgubił. Zobaczymy co tam wyjdzie dalej. Na razie nie mam niestety nic do nagrania. Kiepsko. To do następnego. Następny dołek i taki pocisk. Dość fajny. Nie znalazłem nigdy takiego. Może coś wyjdzie z czasów wojennych, ciekawszego. To do zobaczenia dalej. No i po pół godzinie wreszcie coś fajnego. Mikołaj Kopernik. No, z przodu jeszcze jest do podczyszczenia, ale z tyłu bardzo ładne są zachowania. 1959 rok. Fajna kawał monety. No to do następnego. Wreszcie po kilku godzinach chodzenia mała nagroda. W bardzo ładnym stanie. Jeden grosz. 1844 rok. Z bardzo płytkiego dołeczka. No i piasek zachował tutaj super stan. Trafiła się kopiejka, ale w bardzo słabym stanie. To akurat na tym kawałku co chodzę jest taki podmokły teren. No i monety są wyżarte maksymalnie. Nie wiem, albo to są 3 albo 5 kopiejek. No bo moneta jest dość spora. No dobra, zobaczymy jak tam dalej pójdzie. Na razie jest tak sobie. To do następnego. Kolejny dołek. I wyskoczył nam ołowiany konik. Niestety już bez jeźdźca. No i bez nóżek. Pierwszy raz znalazłem takiego. Naprawdę jest fajny. Ciężki.
Ciekawe, ciekawe, co tam dalej wypadnie. To do następnego. No! A kto mi zabroni z pastowanym kabanem po lesie spacerować?